Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym sołectwie w Moskorzynie na pierwszym odcinku Kulturalnie od Kuchni. Jestem Dorota. Ja jestem Ania, a to jest Anetka. Jesteśmy związane z sołectwem Moskorzyn. Założyłyśmy tutaj koło gospodyń wiejskich oraz odnowę wsi dolnośląską oraz wioskę Młynów i Chleba. To jest wioska tematyczna, jedyna w naszej gminie. Pierwsze wzmianki o naszej wsi pojawiły się już w XIV wieku. Typowo osada rolnicza. Mieszkańcy utrzymywali się z płodów rolnych. We wsi były cztery młyny. Najpierw dwa, później dwa następne powstały. Osadzone były na rzece Moskorzance. I nie tylko utrzymywano się z tych płodów, bo także z wypieku chleba. Wszystko było sprzedawane w sklepach. Mieszkańcy to, co wyprodukowali, z tego się utrzymywali. To było podstawą ich życia. Mieszkańcy są przyjaźni i co tam jeszcze? I mili. Teraz Państwu pokażemy podstawy pieczenia chleba. Pierwszym etapem pieczenia chleba jest robienie zakwasu, bo mamy chleby pieczone na drożdżach oraz na zakwasie. My pokażemy Państwu chleb, który robi się na zakwasie. Do zrobienia zakwasu potrzebujemy mąkę, pół szklanki oraz wodę letnią, 3/4 szklanki. Bierzemy szklankę. Tutaj mamy wcześniej wyparzony słoiczek, do którego wlewamy wodę. Wsypujemy mąkę razową żytnią, jak wcześniej Państwu mówiłam. Wszystko mieszamy. Po wymieszaniu przykrywamy serwetką, zakładamy recepturkę i odkładamy go na najmniej 3 dni gdzieś na meble, na okno, ale najlepszy jest po 5 dniach. Tutaj mamy już zakwas zrobiony właśnie 5-dniowy. Tak wygląda. Ma piękny zapach chleba razowego i oczywiście jest podstawą wypieku naszego chleba tutaj w Moskorzynie. Teraz Państwu pokażemy z Anetką, jak się piecze ten chleb i z czego jest złożony. Podstawą chleba oczywiście jest mąka, której potrzebujemy kilogram. Potrzebujemy 3 łyżeczki soli, szczyptę cukru, z 2 dekagramy drożdży i z pół szklanki nasionek słonecznika. I oczywiście na koniec dodajemy nasz zakwas. I te wszystkie składniki wtedy mieszamy. Oczywiście dolewamy 4 szklanki wody do tego wszystkiego. Po wymieszaniu będziemy potrzebować takich 2 blaszek do wyłożenia ciasta, aby je upiec. Teraz zaczynamy wszystko mieszać razem. Zaczynamy od założenia fartuchów. Zaczynamy od drożdży. Anetko, ty będziesz mieszać, ja będę rzucać. Dobrze. Wlewamy odrobinę wody ciepłej, letniej, którą mieliśmy przygotowaną wcześniej. Szczyptę cukru, o której Państwu mówiliśmy. I oczywiście 2 dekagramy drożdży. I to wszystko mieszamy. Proszę, Anetko, mieszaj. Po rozmieszaniu wlewamy wszystko do naszej mąki, którą wcześniej wsypaliśmy do
miski, oczywiście kilogram, przypominam o ilości. Teraz wsypujemy 3 łyżeczki soli. Nasz zakwas. I oczywiście, Anetko, mieszaj, ja ci nasypię słoneczniku. To wszystko razem mieszamy, podlewając. Lej mi wodą troszkę, bo jest letnią wodą. Musimy je dokładnie wyrobić. Na razie wystarczy. Czekaj, wymieszam dokładnie. Trochę mi się ta rękawiczka zsuwa. No. Oczywiście, jeżeli Państwo mają, mogą sobie też wyrabiać takie ciasto robotem. Polecamy jednak ręcznie. Coś nowego, bo wszystko ostatnio wyrabiamy tylko robotami. Żeby nam było szybciej i łatwiej. Wodę, co nie znaczy dobrze. Wodę oczywiście zużywamy wszystko. Anetka teraz będzie wyrabiała nasz chlebek bardzo dokładnie, żeby ciasto miało piękną konsystencję. Ja w międzyczasie wysmaruję blaszki, te dwie, które są nam potrzebne do wypieku tego naszego chlebka. Powiem Wam też, że mieszkam w takim starym młynie. Już nie ma tam młynu, zostały tak zwane, jak ja to nazywam, fortyfikacje. Kiedyś Was tam zaproszę i pokażę po prostu, bo ten młyn jest umieszczony także w kłeście tutaj, na terenie naszego, naszej pięknej wsi. Także wszystkich też zapraszamy, żeby przejść tego kwesta. A szukałaś tam skarbu jakiegoś? Może tam jest jakiś skarb ukryty? Nie, no nie. Albo, no powiem Wam, że wszystko u nas jest możliwe po prostu. Jeżeli pstrągi pływają w naszej pięknej Moskorzance, to skarb też jest drugi możliwy. Także, Anetko, możemy się wybrać, szukać skarbu. Weźmiemy ze sobą Anię, ona jest w tym dobra. Ale pstrągi pływają? Kiedy Ty widziałaś tam pstrąga? W zeszłym tygodniu. Naprawdę? Pewnie. Ja tam z wędką pójdę. No to musisz się mnie spytać, czy Ci pozwolę wejść na ten teren. Dobra, zobacz, bo to ciasto już jest chyba dobrze wymieszane. Tak, ciasto jest pięknie wymieszane. Anetka się spisała bardzo dobrze. Nie będziemy go na razie przekładać, tylko bierzemy taką piękną ściereczkę, coś, żeby nakryć to ciasto, położyć w... Ach, no tak mu się wyrosły, zapomniałam. Odstawić w ciepłe miejsce i poczekać tak 1,5 godziny i wtedy je wykładamy do tych naszych blaszek. A na obecną chwilę zanosimy je do kuchni, do ciepłego miejsca, bo drożdże potrzebują i zakwas czasu, żeby ciasto wyrosło. I czekamy na tą chwilę, aż będziemy mogli je przełożyć właśnie do tych blaszek. Znajdujemy się teraz na naszej kuchni w świetlicy w Moskorzynie, która jest przygotowana właśnie tutaj na nasz chlebek, żeby wyrósł w tym cieple. Teraz wróciliśmy do kuchni, żeby zobaczyć, jak wyrosło nasze ciasto. O, pięknie wyrosło. Powinno podwoić swoją objętość i tak też wygląda. Proszę zobaczyć, jakie jest śliczne. Dzielimy je na pół i wlewamy do tych foremek, dwóch, które wcześniej żeśmy przygotowały. Przypominam, że są wysmarowane tłuszczem. Wiadomo, że tego ciasta nigdy nie podzielimy równo, ale starajmy się, żeby te nasze bochenki były jednakowe. Słychać, jak fajnie pykają bąbelki w tym cieście. Musimy go równo rozsmarowywać. Ono się ułoży samo.
Przypominam, że piec powinien być nagrzany do 200 stopni. I oczywiście, że ten chlebek pieczemy godzinę czasu. Piec jest już nagrzany do 200 stopni i wkładamy go na godzinę czasu. W oczekiwaniu na upieczenie naszego chlebka, co trwa aż godzinę, muszę przypomnieć, zaprezentujemy Państwu, co najlepiej dać położyć na ten chlebek, żeby on był pyszny. Oczywiście pasztet robiony przez nas, jest to pasztet wieprzowy, ogórki z naszego ogrodu, chrzan, czosnek i oczywiście koper, smarowidło do tych ogóreczków i oczywiście wędlina też przez nas robiona. Jest to szynka i boczek naturalnie robione i wędzone w naszej wędzarni. Tak pachnie, że z chęcią bym wzięła i zjadła już kawałeczek. No to zaczynamy kroić i po prostu się poczęstujemy. Zaczynamy od poczuciu. Proszę bardzo. Anecia, proszę ja bardzo. Ja ogóreczka bym spływała tego. Dam ci nóż. O. Nie wiem, która z Was tak wkładała, że nie można go wyjąć. No ja. Proszę. No bo to nie mój słoik. Aby nie zamdły. Pyszkota. Dorotko, spróbuj, proszę. Dobra, krój szynkę, Ancia. Proszę bardzo. Ja sobie jeszcze wezmę jednego ogóreczka. Ale naprawdę je tu upchałaś? Proszę spojrzeć, Ania kroi tą przepyszną szynkę. Jest ona naturalnie robiona, wędzona w wędzarni przynajmniej 4 godziny. Daj to spróbować jest kawałeczek, bo tak pięknie wygląda. Proszę, Aneciu. Taki duży, no dobrze. To ja sobie zapraszamy przekroję troszeczkę. Zapraszamy oczywiście na nasze stoiska sołeckie, które są robione i promowana jest wtedy nasza wieś. Te rzeczy możecie skosztować. Są świeżo robione, są przepyszne. Wędlinki mamy już pokrojone. Czekamy na Anetkę, jak nam przyniesie ten nasz chlebek wypieczony. Oczywiście musimy go wystudzić. Nie wiem, ile studzimy, aż będzie po prostu wystudzony całkiem. Pięknie wyrósł, ma piękny kolor i na pewno chrupiącą skórkę. Przypominam no o jest naszym... taki, że możesz spróbować pokroić. Przypominam o naszej tradycji błogosławienia chleba przed krojeniem go. Jest to tradycja zachowana z dziada pradziada i nadal powinna być kultywowana przez nas wszystkich, przez Polaków. Proszę, Aniu. Chlebek błogosławimy znakiem krzyża. Nie zapomnij. Odłożę deseczkę, flaszkę. Ale pachnie. A teraz najprzyjemniejsza chwila naszej pracy. Spróbowanie naszego chlebka. Zobaczcie, jaki jest piękny, ażurowy. Pięknie pachnie. Proszę, dziękuję. Częstujcie się. Ja zjem taki zwykły, żeby zobaczyć, jaki jest jego smak. A ja z boczuszkiem twojego wyrobu. Proszę bardzo. Oj. I ogóreczek. A ja sobie wezmę teraz mięsko. Zapraszamy wszystkich na warsztaty pieczenia chlebka w naszej miejscowości, w sołectwie Moskorzyn. Pyszny. Pieczemy nie tylko chleb, ale także bułki, ten zapach, chrusty, przeróżne... co my jeszcze pieczemy, Ania? Twój świetny jabłecznik. Ach, no zapomniałam. Jabłecznik jeszcze. Jabłkami. Potrafimy też robić bardzo dobre zupy. Na przykład zupę fasolową.
Ale zapraszamy też na babeczki wielkanocne, na pierniki. Zapraszamy do naszego sołectwa, na warsztaty. Jesteśmy bardzo gościnni, otwarci. Zapraszamy serdecznie.